Witam Państwa, to jest program Republika po południu. Ja nazywam się Marcin Bąka. Pierwszym gościem naszego programu jest pan redaktor Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika. Dzień dobry. Witam pana redaktora, dzień dobry Państwu. Trwa już drugi tydzień kontrofensywa ukraińska na kilku kierunkach i to jest okazja, żebyśmy o kilku aspektach technicznych, militarnych związanych z tą kontrofensywą porozmawiali. Chodzi mi o miny. Miny pojawiają się właściwie od początku tej kontrofensywy, głównie od strony rosyjskiej, a nawet może trochę wcześniej, bo przy okazji wysadzenia tej tamy w Nowej Kachowce okazało się, że pędząca woda wymyła mnóstwo min, które Rosjanie założyli na swoim lewym brzegu Dniepru. I myślę, że wielu naszych widzów ma takie wyobrażenie na temat min, wyniesione trochę z filmów na temat II wojny światowej, na temat tego, w tych filmach pojawiały się wątki walki z tymi minami, rozminowywanie terenu. Jak to się zmieniło przez ostatnie kilkadziesiąt lat? Jak zmieniły się miny współczesne, używane przeciw piechocie, przeciw broni pancernej w stosunku do tych drugowojennych? Jak zmieniły się sposoby walki z minami? O, miny bardzo zmieniły się od czasów II wojny światowej, chociaż trzeba powiedzieć, że jak gdyby taktyka ich użycia generalnie pozostała podobna. I oczywiście pewne konstrukcje jeszcze z czasów II wojny światowej, chociaż już w tej chwili rzadko spotykane, ale na pewno z czasów zimnej wojny, tak jak rosyjskie czy sowieckie miny TM-57 czy TM-62, są nadal używane. Niemniej nastąpiła rewolucja, jeśli chodzi o zapalniki tych min. Samą konstrukcję, która utrudnia bardzo wykrywanie za pomocą takich prostych wykrywaczy elektromagnetycznych, pojawiły się także systemy minowania zdalnego, czy to kasety minowe do samolotów i śmigłowców, czy to głowice typu cargo do pocisków, do rakiet niekierowanych, czy nawet pociski artyleryjskie, które mają jako swój ładunek miny, czy też oczywiście takie systemy minowania narzutowego, jak niedawno zakupione baobaby. Ale wracając jeszcze do min. Dzisiaj współczesne miny przeciwpancerne przede wszystkim, chociażby używane przez stronę ukraińską, miny, które formują rdzeń kumulacyjny na zasadzie odwróconej kumulacji EFP, takie miny dostarczali Ukraińcom Niemcy, to broń o cechach inteligentnych, ponieważ taką minę można ustawić sobie w zasadce, zaprogramować jej czujnik w taki sposób, żeby zareagowała na określone typy pojazdów, czyli na przykład przepuszczała ciężarówki, ale w tym momencie, kiedy pojawi się ciężki pojazd opancerzony, taki jak czołg czy bojowy wóz piechoty, żeby następowało jej zainicjowanie. To też są bardzo zaawansowane systemy nieusuwalności, ale także te, które związane są z traktatami międzynarodowymi, które w wielu, w większości państwach świata spowodowały to, że miny przeciwpiechotne wycofano z użycia, a z kolei te, które pozostały, muszą być wyposażone w systemy samolikwidacji, a więc teoretycznie powinno wyglądać to tak, że taka mina nie pozostaje na gruncie czy w ziemi do momentu, kiedy zostanie odnaleziona po tam iluś latach, tylko po prostu musi mieć zadany czas samolikwidacji, czy to wynoszący godziny czy dni, i powinna sama zdetonować. Oczywiście jest to wszystko teoria, a też należy podkreślić, że ani Ukraina, ani Rosja nie są sygnatariuszami, nie ratyfikowały konwencji o wycofaniu min przeciwpiechotnych, jak również amunicji, tak zwanej amunicji kasetowej, a więc tak naprawdę te obostrzenia
ich nie dotyczą. No i niestety to poskutkuje tym, że te dziesiątki tysięcy, a niektórzy nawet spekulują, że setki czy miliony min mogą jeszcze długo na terenie Ukrainy pozostać. No właśnie, słyszymy o tym cały czas, chociaż ta bariera informacyjna jest dość szczelna, ale docierają do nas informacje, że strona ukraińska ma ogromny problem z tym forsowaniem kolejnych linii przesłonowych, bo o ile wiadomo, to na razie nigdzie jeszcze wojska ukraińskie nie dotarły do głównej linii obrony rosyjskiej. Na razie zwalczają jakieś jednostki przesłonowe, przebijają się, no właśnie, przez zapory minowe i że to jest duży problem, większy nawet niż Ukraińcy początkowo sądzili. Jak zwalczać w tej chwili takie pola minowe, które, jak się zdaje, Rosjanie układali dość rzetelnie, mieli na to wiele miesięcy? Oczywiście miny są nadal groźne, szczególnie w przypadku prowadzenia działań obronnych, tak jak Rosjanie mieli ponad pół roku na przygotowaniu swojego systemu obrony głęboko urzutowanego i on miejscami, tam gdzie opiera się o przeszkody terenowe wzmocnione minami, jeszcze z wykorzystaniem fortyfikacji polowej, stanowisk ogniowych właśnie zbudowanych w oparciu o fortyfikacje polowe, czyni ten system obronny niezwykle trudnym do pokonania. Niezwykle trudnym, co nie znaczy, że niemożliwym. I tutaj naprzeciw wychodzi współczesna technika. Jest wiele różnych systemów, które służą do zwalczania min, czy też wykonywania przejść w polach minowych. Począwszy na przykład od bombardowania danego terenu bombami paliwowo-powietrznymi, które wywołują wysokie ciśnienie i tak jak mogą oddziaływać na budynki czy siłę żywą przeciwnika, tak też mogą służyć do rozminowania właśnie konkretnych obszarów. Zresztą taki cel przyświecał przed kilkudziesięcioma laty twórcom tej broni. A więc oddziałując ciśnieniem, one powodują zadziałanie zapalników min. Kolejna metoda to chociażby ładunki wydłużone, używane w zasadzie już od czasów II wojny światowej. To jest najprościej mówiąc taka lina, do której są przymocowane mniejsze ładunki wybuchowe, bądź wręcz tak zwany sznur detonujący, z tym, że znacznie większy niż te, które służą na przykład do detonowania polowych ładunków wybuchowych, do którego jest przyczepiona rakieta, którą odpala się z takiego kontenera zamontowanego na przykład na pojeździe. Ten sznur detonujący leci na odległość kilkudziesięciu czy ponad 100 metrów i w tym momencie, kiedy spadnie na grunt, on mniej więcej w koleinach tego pojazdu nośnika zdalnie detonuje się go i w tym momencie te miny przeciwpancerne, które znajdują się pod tym materiałem wybuchowym, detonują i w tym momencie kolumna pancerna może próbować takie pole minowe sforsować. A żeby jeszcze mieć pewność większą, że te miny zostały unieszkodliwione, czołowe pojazdy prowadzące kolumny pancerne czy zmechanizowane, to mogą być albo wyspecjalizowane wozy inżynieryjne, tak jak na przykład ciężkie pojazdy inżynieryjne Leopard 2R, których 6 przekazała Finlandia Ukrainie i których zdjęcia widzieliśmy właśnie uszkodzonych na rosyjskim polu minowym, ale chyba nie na skutek najechania na minę, ale przeciwdziałania w inny sposób. Czy też na przykład czołgi mogą mieć podczepione trały, czy to trały wykopowe,
trały naciskowe czy trały elektromagnetyczne. To jest patent, przepraszam, że wchodzę w słowo, panie redaktorze, ale to zdaje się jest patent jeszcze z II wojny światowej. Jak najbardziej. Mhm. Przypomnijmy sobie chociażby przygotowania do inwazji w Normandii. To jest cała 79. brytyjska brygada specjalnego przeznaczenia. To są tak zwane torpedy z Bangalore. To są właśnie wtedy trały powszechnie używane, naciskowe. Ten sprzęt właśnie miał służyć do niszczenia pól minowych, wykonywania przejść w fortyfikacjach polowych, więc sama idea tak i walki minowej i przeciwminowej się nie zmieniła, ale rozwój techniki powoduje, że te metody zostały udoskonalone, są po prostu dziś znacznie skuteczniejsze i powszechniejsze. Nie trzeba już tworzyć wyspecjalizowanych pododdziałów czy jednostek służących do takich zadań, ale już w ramach tego pododdziału zmechanizowanego czy pancernego mogą takie wydzielone plutony czy kompanie inżynieryjne działać właśnie w celu rozminowania. Widzimy chociażby w tym momencie znane zdjęcia. Tak. Przed chwilą widzieliśmy czołgi Leopard 2, 6, bojowe wozy piechoty Bradley. Tutaj są uzasadnione podejrzenia, zresztą widać to po analizie tych zdjęć, że te pojazdy nie są jakoś ciężko uszkodzone. No, może no poza tym jednym, gdzie doszło do eksplozji, ewidentnie eksplozji amunicji. Tak, ale chociażby zerwanie gąsienic nastąpiło na skutek detonacji min. Wiele zresztą z tych pojazdów zostało później skutecznie ewakuowanych i w tej chwili przechodzą naprawę. No niemniej dla Rosjan do dzisiaj ten filmik, te obrazy są dowodem na to, że ukraińska kontrofensywa się załamała, tak? Bo to jest powtarzane w rosyjskiej telewizji w kółko i z jednym komentarzem. Ukraińskie leopardy, a tak naprawdę niemieckie leopardy palą się jeden po drugim, wygrywamy jak pod Prochorowką w 1943. No, do Prochorowki tego nie porównujmy. Ale oni porównują. Ale oczywiście pamiętajmy, że obydwie strony prowadzą tutaj wojnę propagandową, ale tak naprawdę to mamy w tej chwili do czynienia dopiero z wstępnym etapem tych ukraińskich działań zaczepnych. Ten termin kontrofensywa jest niezwykle chwytliwy, ale właśnie powoduje to, że wyobrażamy sobie to jako wielkie operacje zaczepne, tak jak były prowadzone w czasie II wojny światowej. Tutaj jednak to wygląda zupełnie inaczej i mówi się, że w tej chwili Ukraińcy spośród tych sił, które zostały do tej kontrofensywy wydzielone, wykorzystują mniej więcej 1/4, najwyżej 1/3 tych sił. I próbują na kilku kierunkach przełamać tę głęboko urzutowaną obronę rosyjską i tam, gdzie osiągną największy sukces, tam zostaną wprowadzone te siły wzmocnienia, licząc na to, że uzyskają powodzenie nie tylko w skali taktycznej, ale i operacyjnej. Chociaż jak na razie rzeczywiście po tych około dwóch tygodni tych działań zaczepnych na razie nie ogłoszono, żeby gdziekolwiek ta główna linia obrony rosyjskiej została przełamana, co dałoby asumpt do tego, żeby właśnie te działania zaczepne rozwijać, wprowadzić kolejne siły wzmocnienia, ale myślę, no, że jest to kwestia najbliższych dni, czy nawet... No, będziemy dokładnie obserwować, dojdzie. Chociaż te informacje cały czas są nam bardzo skąpo udzielane, co jest zresztą zrozumiałe w tej sytuacji. Wróćmy jeszcze trochę do spraw czysto technicznych. Pojawiła się nazwa sprzętu Baobab, gdy omawiał pan różne rodzaje sprzętu współczesnego związanego z wojną minową. 14 czerwca minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę w hucie Stalowa Wola, swego czasu produkującej ogromne ilości sprzętu pancernego, na produkcję takich właśnie pojazdów. Proszę powiedzieć coś więcej na temat baobabów. Czym one dokładnie są, czym będą, jaką będą pełniły rolę w Wojsku Polskim? Baobab K, pojazd minowania narzutowego, jest to jeden z elementów systemu minowania, w skład którego wchodzi właśnie ten pojazd, ale również
miny MN-123 produkowane przez inny zakład polskiej zbrojeniówki, bydgoską Belmę. I te miny po 5 znajdują się w specjalnych kasetach, a te kasety są z kolei wkładane w te prowadnice, które w tej chwili widzimy na filmie. Na tym baobabie znajduje się 6 takich modułów, tu właśnie widzimy taką kasetę i wkładanie min do nich, a więc w takim module, w takiej wyrzutni znajduje się 20 prowadnic, w każdej 5 min, a więc daje nam to 100 min przy 6 tych miotaczach, to już jest 600 min i taki pojazd, pamiętajmy o tym, że te miotacze są obrotowe i w zależności od potrzeb one przyjmują właściwy kierunek. Taki pojazd może te 600 min w ciągu 20 kilku do 30 minut ustawić, tworząc zaporę minową o długości nawet 1800 metrów. To wszystko też zależy od gęstości tego minowania. Przyjmuje się, że gęstość to jest około 0,6 miny na metr bieżący. Ona może być oczywiście mniejsza, ale wtedy prawdopodobieństwo najechania pojazdu wroga na minę się zmniejsza. I właśnie za pomocą ładunków pirotechnicznych, tak jak w tej chwili widzimy, te miny są rozrzucane. One mogą być po obu stronach pojazdu, tak jak w tej chwili, czy w jedną stronę. One właśnie za pomocą, jest to programowane za pomocą specjalnego nastawnika, który widzieliśmy przed chwilą, i położenie tego pola minowego jest odnotowywane na cyfrowej mapie. Może być meldunek na ten temat przekazany do nadrzędnych szczebli dowodzenia, żeby w ogólnej sytuacji te postawione pola uwzględnić. Ale generalnie tego typu systemy nie służą właśnie do ustawiania takich pól przy głęboko urzutowanej obronie, bo to można zrobić ręcznie czy za pomocą tak zwanych ustawiaczy min. Po to również jest wersja tej miny MM-123, MR-123 przeznaczona do ustawiania ręcznego, ale generalnie chodzi o to, żeby taki pododdział zmechanizowany mógł ustawić w razie potrzeby, w razie otrzymania informacji o zbliżaniu się przeciwnika, znając charakterystykę terenu, móc ustawić taką zaporę minową doraźną, która może spowolnić czy uniemożliwić przeciwnikowi wykorzystanie danej drogi, danego kierunku w działaniach zaczepnych. Może się to wydawać mało efektywne, kiedy są lotnicze czy rakietowe środki minowania, tylko pamiętajmy o tym, że taki pojazd może towarzyszyć pod oddziałem pancernym czy zmechanizowanym i jak gdyby czas reakcji jest znacznie szybszy niż w tym wypadku, kiedy trzeba byłoby w to zaangażować lotnictwo czy nawet artylerię wsparcia, bo wtedy ta artyleria wsparcia musiałaby z magazynów pobrać odpowiednią amunicję, a nie jest standardem, że akurat takie pociski z minami są w tej jednostce ognia pierwszego rzutu, jeśli chodzi o lotnictwo, to też czas przygotowania, podwieszenia, przygotowania misji jest stosunkowo długi, a tutaj taki pododdział zmechanizowany może, dysponując takimi pojazdami, taką zaporę postawić stosunkowo szybko. Panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz. Jest to potrzebne. Pojazd ma ustawiać, czy w ogóle system ma ustawiać pola minowe, no ale sam bezpośrednio nie walczy. Jaka jest jego zdolność obronna? Jakie są jego systemy defensywne w razie zaatakowania, taki czy to z powietrza? Pojazd generalnie nie powinien wchodzić do walki. Tak samo jak na przykład armatochaubica Krab. To nie jest ekwiwalent czołgu czy bojowego wozu piechoty. Ona powinna ostrzeliwać przeciwnika z odległości wielu kilometrów. Niemniej ten
pojazd dysponuje osłoną balistyczną, która chroni i kabinę, i chociażby te miotacze przed ostrzałem broni strzeleckiej i przed odłamkami, a poza tym jest wyposażony na przykład w system detekcji, podświetlania czy pomiaru odległości za pomocą lasera, który jest sprzężony z wyrzutnikami granatów dymnych, a więc w przypadku na przykład próby użycia przeciwko niemu amunicji precyzyjnej, naprowadzanej na odbite światła lasera, on może postawić samodzielnie zasłonę dymno-aerozolową, która może przeciwdziałać właśnie takiemu zagrożeniu. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to na wcześniejszych etapach projektu przewidziano uzbrojenie go w zdalnie sterowane stanowisko z karabinem maszynowego. Z tego zrezygnowano. Dla uproszczenia konstrukcji kabiny jest przewidziana obrotnica z karabinem maszynowym, ale też pamiętajmy o tym, to nie jest wóz bojowy. On ma nie walczyć z przeciwnikiem na pierwszej linii. On ma wspierać pododdziały pierwszorzutowe, ale po wykonaniu swojego zadania ustawienia zaporu minowej ma się po prostu wycofać na tyły, gdzie powinno nastąpić jego odtworzenie gotowości bojowej, czyli przeładowanie min bądź wymiana samych miotaczy na załadowane. On dysponuje własnym żurawiem hydraulicznym i taki proces przeładowania tych 6 miotaczy siłami załogi pojazdu amunicyjnego i siłami załogi samego układacza nie przekracza pół godziny. Panie redaktorze, chciałoby się jeszcze bardzo długo o tych aspektach technicznych rozmawiać, ale nasz program właśnie do końca zmierza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia panu, do widzenia państwu. Do widzenia. Pan Andrzej Kiński, redaktor naczelny magazynu Wojsko i Technika, był naszym gościem, a już za chwilę Michał Trześniewski przedstawi państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.